Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, moi drodzy. Lubicie bajki, opowiadania, legendy? Zapraszam was do moich opowiadań, które dla was napisałem. Myślę, że dzięki Panu Bogu je napisałem i chciałbym, abyście razem ze mną właśnie wdrążyli się w ten ukryty świat, piękny świat opowiadań, które mówią nam przede wszystkim o tym, że Bóg nas bardzo, bardzo kocha. Pierwsze opowiadanie usłyszymy o małym baranku. Baranki, te fajne, białe stworzonka, które tak beczą i pięknie po łąkach sobie hasają. Chyba każdy wie, jak wyglądają. O tym małym baranku opowiadano już wiele, wiele historii, a ja spróbowałem jeszcze jedną dla was napisać. Posłuchajcie więc. Wśród owieczek krąży legenda o małym baranku. Obiecałem, że będzie o małym baranku. Legendę przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Przetrwała ona aż do dziś, dzięki uprzejmości pewnej owieczki, która zechciała nam ją opowiedzieć. My, ludzie, też możemy ją poznać. Ta historia wydarzyła się ponad 2000 lat temu, słuchajcie, bardzo, bardzo dawno temu, naprawdę bardzo, kiedy wszystko było zupełnie inne niż obecnie. Mały baranek jak zwykle pasł się na łące w towarzystwie owiec oraz baranków i podsłuchiwał, o czym rozmawiają dorośli. Już wtedy marzył o tym, żeby być dorosłym baranem, założyć rodzinę i samemu rozmawiać o bardzo poważnych tematach. W tym dniu jednak mały baranek wyczuwał pewne, teraz uważajcie, bardzo trudne słowo, podekscytowanie wśród stada. Zaczął więc wypytywać starszych, co się dzieje, jednak nikt nie zwracał na niego uwagi. Postanowił, jak zawsze w takich sytuacjach, pobiec do babci starej owcy, która wszystko cierpliwie mu tłumaczyła i zawsze miała dla niego czas. Wy też pewnie macie swoje babcie i one też mają zawsze dla was czas. Babciu! Babciu! Zawołał zdyszany baranek do napotkanej w innym miejscu polany babci starej owcy. Co się dzieje? Wszyscy jakoś dziwnie się zachowują, tak jakby coś wielkiego miało się wydarzyć. Owszem, odpowiedziała powoli babcia małemu barankowi. Tak się zachowują, a ty jak zwykle wszystko zauważyłeś, wnusiu. Uśmiechnęła się babcia i liznęła małego baranka po główce, chociaż wiedziała, że bardzo tego nie lubi. Mały baranek tym razem nawet się nie skrzywił tak mocno, bo chciał jak najszybciej wiedzieć, co takiego ma się wydarzyć. Babciu, babciu, pytał dalej mały baranek, co to będzie? Znaki na niebie, czyli gwiazda, która jest coraz jaśniejsza, jaśniejsza i jaśniejsza, miała zapowiadać przyjście króla na świat. A podczas ostatnich nocy można było zaobserwować właśnie taką gwiazdę. Ubiegłej nocy była już bardzo jasna, odpowiedziała babcia stara owca. Mały baranek aż podskoczył z wrażenia. Babciu, babciu, to jest najszczęśliwsza wiadomość w moim życiu. Chociaż zapadła noc, żadna z owiec nie spała. Wśród nich można było wyczuć ogromne podekscytowanie. Dziwiły się jedynie temu, że ich opiekunowie, a więc pasterze, czyli ci, którzy się opiekują owieczkami i barankami, zachowują się tak jak zwykle. Jakby nie wyczuwali, że tej nocy ma przyjść na świat król. Owieczki i baranki postanowiły przygotować się na to wydarzenie. Przepraszały się wzajemnie za wszelkie wyrządzone zło. Mężowie prosili o wybaczenie swoje owcze żony, a te czyniły podobnie. Dzieci przepraszały rodziców i tak bez końca. Wiele owiec i baranków przychodziło także i do małego baranka, przepraszając go za to, że tak często mu dokuczali. Nie pisałem tego wcześniej, ale jest już właściwa pora, aby wam coś zdradzić.
Nie, nie, nie. Dzisiaj wam tego nie zdradzę. Nie będę aż taki. Nie można wszystkiego zdradzać od razu. Zapraszam was, abyście sami, może z rodzicami, poznali tą historię małego baranka i tej starej owcy, jego kochanej babci. Mam nadzieję, że ta historia wam się bardzo, bardzo spodoba.